I ponownie słów kilka na temat wybaczania. Wybaczanie, temat szeroki, temat czasami bardzo trudny. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy. Wiele osób zajmujących się rozwojem uważa, że wybaczanie jest taką rzeczą oczywistą, szast prast i mamy z głowy. To tak nie działa. Jak wspomniałam w poprzednim materiale, to proces. Ale co ważne, nie dajcie się też zwieść temu, co mówią niektórzy ludzie, że tak po prostu wybaczyli dzięki jakiejś jednej prostej metodzie. To wcale tak nie działa. Ludzie, którzy Wam na przykład często powtarzają, że najlepszym sposobem jest niemyślenie o tym. Ci ludzie sugerują, że wystarczy nie myśleć o tej osobie, która Was skrzywdziła. Nie myśl o tej sprawie, zapomnij o tym, puść to, niech to odejdzie. Oczywiście określenie puść to jest bardzo fajne, puścić energetycznie i mamy temat z głowy. Natomiast twierdzenie nie myśl o tym, zapomnij o tym jest niczym innym jak zamiataniem tematu pod dywan. Bo czym jest prawdziwe wybaczenie? Warto sobie zadać to pytanie. Wybaczyłeś, wybaczyłaś wtedy, kiedy patrzysz na tę osobę, nie musi być na żywo, to może być jej zdjęcie w sieci, patrzysz na tę osobę i nie czujesz nic, żadnych emocji, żadnej złości, żadnych nerwów, kolana ci się nie trzęsą, dłonie ci się nie trzęsą, głos ci się nie trzęsie. Patrzysz na nią i czujesz dokładnie to samo, co czujesz, kiedy patrzysz na wszystkie inne swoje koleżanki i kolegów, którzy w żaden sposób emocjonalnie cię nie poruszają. Oto prawdziwe wybaczenie. A zatem powtarzanie, nie myśl o tym, zapomnij o tym, niczemu nie służy. Rzecz jasna, ma to sens, takie powiedzenie wtedy, kiedy obsesyjnie rozmyślamy na temat jakiejś krzywdy, którą ktoś nam wyrządził. Tak, wtedy rzeczywiście można powiedzieć, odwróć umysł od tego, nie dawaj temu uwagi, zajmij się czymś. I jest to tak naprawdę odejście od pewnej obsesji, jest to uwolnienie od obsesyjnych myśli. Natomiast jeśli chcemy znaleźć w sobie prawdziwe wybaczenie, to trzeba się skonfrontować z sytuacją. Trzeba ją czasem przeanalizować, właśnie znaleźć wszystkie dobre punkty tej sprawy. Wejść w buty tego człowieka, który nas skrzywdził i wyobrazić sobie, co czuł, żeby go zrozumieć. Kiedy odczujemy współczucie dla tej osoby, bardzo często rzeczywiście pojawia się piękna fala energetycznego nie tylko zrozumienia, ale odpuszczenia tego wszystkiego. To pomaga, zatem czasem analiza, kontemplacja sytuacji jest jak najbardziej wskazana. Metod oczywiście jest dużo. Każda metoda, która Wam pomaga, która przynosi ulgę i właśnie sprawia, że możecie z tą osobą na przykład swobodnie rozmawiać, nie czując żadnych emocji, albo patrzeć na jej zdjęcie, nie czując żadnych negatywnych emocji, każda metoda będzie dobra. Wybierajcie zatem to, co Wam rzeczywiście służy. Natomiast chcę dzisiaj podzielić się z Wami bardzo ważnym odkryciem, które pomaga wybaczyć całkowicie. Oczywiście wśród znanych Wam metod pewnie też są takie, które są skuteczne, ale myślę, że tej warto spróbować. Jest to kochanie siebie, nic nowego pod słońcem. Miłość do siebie uwalnia nas od wszelkiego żalu wobec innych ludzi, dlatego że kiedy kochamy siebie, to uczucie, ta miłość wylewa się portalem naszego serca i ogarnia wszystkich ludzi, z którymi wchodzimy w relacje, czy z którymi mamy kontakt, czy których po prostu widzimy. Jest to zatem uniwersalna metoda uzdrowienia każdego cierpienia, w tym także tego właśnie bólu czy cierpienia, które jest związane z byciem osobą zranioną, skrzywdzoną przez kogoś. I tutaj polecam Wam taką fajną metodę, czy też fajny sposób na pracę z wybaczeniem. Jeśli na przykład stosujecie medytację na światło, którą zawsze gorąco polecam, czy wypisujecie arkusz radykalnego wybaczania, czy cokolwiek tam jeszcze innego robicie, na przykład piszecie listy, czy afirmujecie, cokolwiek robicie, róbcie to na przemian z jakimś procesem
kochania siebie, z jakimś mocnym ćwiczeniem, w którym rozwijacie miłość do siebie. Czyli na przykład po medytacji na światło tego samego dnia albo następnego możecie zrobić bardzo intensywny proces, taki przynajmniej 15-minutowy medytacji, w której wypełniacie siebie samych na wszystkich poziomach miłością, powtarzając sobie na przykład słowa mocy, powtarzając sobie, że kochacie siebie na wszystkich poziomach, że doceniacie swoją doskonałość, swoją wspaniałość, swoją boską naturę. Równoległa praca z kochaniem siebie, połączona właśnie z jakimiś ćwiczeniami dotyczącymi wybaczania, przynosi bardzo fajny skutek, ponieważ tak jak powiedziałam, w pewien sposób miłość do siebie uzdrawia wszystko. Chcę Wam tutaj też szczerze powiedzieć, wypraktykowane oczywiście, chcę Wam szczerze powiedzieć, że można pracować tylko z miłością do siebie. Kiedy naprawdę pokochacie siebie, rozpuści się cały żal, wszystkie pretensje, cały gniew, rozpuszczą się wszystkie problemy i wszystkie żale do innych ludzi. I żadne ćwiczenia dotyczące wybaczania, żadne medytacje nie będą Wam potrzebne, ani żadne arkusze, nic. Wystarczy kochać siebie. Jeśli ktoś chciałby spróbować, polecam, ponieważ ja też w ten sposób pracuję, więc wiem, że to działa. Natomiast chcę Wam też bardzo tutaj wyraźnie podpowiedzieć, że te wszystkie trudne wydarzenia, w których ludzie Was krzywdzą, oszukują, okłamują, porzucają i tak dalej, poniżają, tak w jakiś sposób źle oceniają, te wszystkie wydarzenia pojawiają się w Waszym życiu wyłącznie po to, żebyście nauczyli się kochać siebie bardziej i bardziej i bardziej. A więc jeśli zaczniecie to robić, to nauczyciele znikają. Znikają też wszystkie emocje, które w pewien sposób też są dla nas nauczycielami. Czyli gdybyście kiedykolwiek chcieli zadać Wszechświatowi pytanie, ale dlaczego w moim życiu pojawiło się to cierpienie? Odpowiedź zawsze będzie jedna. Żebyś bardziej pokochała siebie. Wypróbujcie to. To jest taka stuprocentowa metoda, która działa zawsze i bez pudła, pod warunkiem oczywiście, że naprawdę mocno i głęboko pokochamy siebie.